Wydajny serwer NAS za 200 zł to czasami po prostu niemożliwy temat. No i tak właśnie było na Allegro. Poszukałem trochę, poszukałem i za 200 zł to można sobie kupić dobrą kieszeń na dysk 3,5 calowy. A serwery NAS takie już konkretniejsze, które zmieszczą więcej niż dwa dyski, no to już są ceny przynajmniej 400 zł. Stwierdziłem, że coś jest przecież nie tak. Za 400 zł to można mieć komputer, który ma trochę RAMu, no i poszukałem na internecie i okazało się, że jest pełno wskazówek na to, jak samemu zrobić serwer NAS, który nie dość, że ma dużo RAMu, dobry procesor, dobrą, sporą obudowę, która zmieści nam kolejne dyski, to po prostu oznakowuje się też dobrymi transferami. No i tak właśnie zrobiłem i teraz chciałbym też się podzielić z innymi, jak zrobić sobie za 200 zł porządny serwer. Oczywiście tutaj nie uwzględniam kosztów dysków, czyli sam serwer, pod który później już podłączycie dyski według własnego uznania. Paczka przyszła, ja zamówiłem sobie po prostu komputer z zasilaczem, mam tu 2 GB RAMu, zasilacz 350 W, jakaś tam obudowa, którą zresztą wymienię na taką bardziej wentylowaną, którą też miałem. Osobno za 20 zł dokupiłem jeszcze dodatkowe 2 GB RAMu, bo co najmniej 4 GB RAMu są wymagane przy systemie operacyjnym FreeNAS. No i tak będę po prostu budował. Mam też do tego 2 razy 4 TB i chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądać, jak System to po sieci FreeNAS będzie będzie transferował. transferować. To jest system, który zarządza naszą pamięcią w sieci lokalnej z możliwością udostępnienia tego w internet, żebyśmy mieli dostęp do tych swoich informacji wszędzie. Nie jest to jakaś tam moc obliczeniowa, nie chodzi tu o procesor, o grafikę, tylko o to, żeby sprawnie zarządzać pamięcią. Tak więc karta graficzna idzie out, ponieważ w płycie głównej jest karta graficzna dedykowana. Karta sieciowa warto, żeby była również zintegrowana z płytą główną. W sumie im mniej dodatków oprócz dysku i płyty, tym lepiej. Im mniej tych kabli, tym lepiej. Ja dążę do tego, żeby... W sumie naoglądałem się tego, każdy to jakoś wentyluje, nie wiadomo jak. Ja uważam, że jak w obudowie będą dwa dyski, to wystarczy, dwa dyski i płyta i procesor, to wystarczy w zupełności, żeby był chłodzenie na procesor, gdzie przy najmniejszych już dual core'ach, tych najstarszych, takich typu tu jest na przykład E2180, one przy pełnym obciążeniu takiej macierzy dyskowej, w której załóżmy są cztery dyski i robimy zapis i odczyt jednocześnie, to taki procesor pracuje na 30% swoich możliwości bez żadnego overclockingu. Więc tu się nam nic nie grzeje, więc domyślnie w przyszłości zamierzam również wymienić ten, to się nazywa OM-owy chyba wentylator, na po prostu jakiś większy radiator, jakaś tutaj coś większego damy i w ten sposób chyba w ogóle nie będzie wiatraka w całym tym nasie. Co do RAMu, pamiętajcie, że FreeNAS to jest taki system, który pracuje bardziej na RAMie niż na procesorze. I jak są jakieś NASy na internecie, typu, nie wiem, WD w jakiejś obudowie i tam mamy 256 MB RAMu, to sobie jakoś pracuje, bo to jest na systemie dedykowanym. FreeNAS działa na 8 GB RAM przy systemie plików ZFS, o czym zaraz powiem, oraz na 4, minimum 4 GB RAM przy systemie CFS, chyba tak. I właśnie na tym systemie to postawię. ZFS to jest coś takiego bardziej kozackiego. Ja tego nie potrzebuję, bo będę miał zaledwie 3 dyski w tym swoim NASie i nie jestem jakąś odpowiedzialną instytucją, która te dane musi mielić i mielić w nieskończoność, żeby one były jakiejś tam jakości. O tym ZFS-ie dam link przy filmie, sobie możecie poczytać. Ja osobiście tego aż tak bardzo nie potrzebuję, chociaż podejrzewam, że w przyszłości na to przejdę. Największym plusem ZFS-u jest to, że w rajdzie software'owym, który jest we FreeNAS-ie, nie musicie mieć na płycie głównej rajda. Możecie ten rajd utworzyć po prostu przez soft. I przy systemie plików ZFS macie obojętnie jakie dyski. Macie na przykład dysk 120 GB, 1 TB, 3 TB, 500 GB i możecie to połączyć w jedną wielką przestrzeń dyskową. Już teraz nie wiem, jak to tam sumować, ale wyjdzie tam około 6 TB. I wszystkie te dyski będą się dodawać do jednego wolumenu. We wcześniejszych systemach typu na przykład NTFS FAT32, jak robimy ten rajd na płytach głównych, dyski muszą być tej samej wielkości. Jeżeli są innej wielkości, to rajd jest mnożony jako mnogość najmniejszego dysku, czyli mamy dysk 2 tera i 1 tera, chcemy to zrobić w rajd 0,
robi nam się dwuterowy RAID i 1 tera nam po prostu tam nie chodzi i wtedy korzystamy tylko z podwójnej prędkości zapisu czy odczytu. Ogólnie przy FreeNASie jest taki bajer, że waszym dyskiem systemowym może być pendrive. Ważne, żeby płyta była w miarę na czasie, czyli miała w opcji BIOS-u botowanie z USB. Osobiście nie chciałem sobie tutaj komplikować, chociaż jest to możliwe i niektórzy tak robią, że nagrywają, znaczy inaczej, instalują ten system FreeNAS z USB, a instalują go też na USB. Po prostu można z jednej pamięci jednocześnie instalować i na nią też instalować, ale tam się trzeba przeklikać. Ja tu mam włożony CD-ROM, wkładam płytę instalacyjną, ściągacie to ze strony FreeNAS, 300 MB w postaci pliku ISO, nagrywacie na płytkę, wkładacie botowanie z CD, instalujecie na dysk przenośny USB. Ten zasilacz to jest tragedia, no ale starczy, no. Oglądałem filmy, w których były NASy, na których było po 40 dysków zainstalowane. Do tego jakiś zwykły procesor i3, bo to wiadomo, jak ktoś wnówce robi, to tak to wygląda. 8 giga RAM w jednej kości w zupełności wystarcza i zużycie watów takie na zewnątrz już miernikiem było na poziomie 350 W. No ja przy dwóch dyskach i praktycznie nie będzie tu ani napędu, ani FDD. Tych watów nie będę przekraczał chyba nawet 70, więc to sobie poradzi. No to dobra, wkładamy w drugą obudowę. No to tak, ja tu aktualnie wkręcam płytę główną. Włożyłem też już pamięci. Włożyłem też RAM. No i teraz tak, też sprawa użyteczna, jeśli chodzi o te kości RAM. Najlepiej jest mieć to wszystko w jednej kości. Jednej kości, załóżmy 4-gigowej czy 8-gigowej. I to wszystko dlatego, że jedna kość to jest każdy ten wat mniej podczas pracy, a NAS ma to do siebie, że on po prostu pracuje non-stop lub po prostu długo. To nie jest taki sprzęt, który włączamy na chwilę, bo z samej nazwy powinien być serwerem, czyli pracować 2-4H. Ja akurat tak nie mogłem zrobić, bo tutaj 2 giga dostałem, a ceny tych DDR2 są w sumie teraz większe niż DDR4. No i dokupiłem sobie jakoś tak okazyjnie, ale to jest podzielone i teraz mam cztery kostki. Jak to wkładałem, się zastanawiałem, a bo tu dual channel, jak to powkładać, tutaj jakieś inne gniazdo, inny kolor. Słuchajcie, to nie ma to w ogóle miarodajnego sensu. To jest marginalna różnica w dual channelu czy tam innym channelu na FreeNASie. Tutaj ważna jest wielkość tej pamięci, bo RAM jest używany do cache'owania. I chodzi o to, żeby mieć dużo tych megabajtów. Nie 2600 MHz na każdej kostce. Ja tu mam jakieś 600 MHz. I zobaczycie, że różnice w tych 600 MHz, a innych tam wielkościach są naprawdę marginalne, jak sobie gdzieś tam doczytacie. Dobra, wkładam zasiłkę, zaraz poukładam te kabelki i będziemy to odpalać. Zobaczymy, jak to śmiga. I z tyłu w gniazdo USB w płytę jest włożona pamięć USB o wielkości 8 giga, to jest wielkość zalecana przez producenta tego FreeNASa. Chociaż on też tam mówi, że może być to 4 giga, jeśli nie planujemy tam nic więcej kombinować, oprócz tego, że to zainstalujemy i podłączymy do tego dyski, czyli tak zwane formatowanie w tym systemie plików, które oni tam mają. Ja myślę, że tutaj jak na to, co tutaj jest, czyli w sumie jakiś zasilacz niemodularny i takie coś, no to jest tu przestrzeń, będzie chyba spoko przewiew. Co do zasilacza, nie polecam żadnych zasilaczy Take Me typu 20 zł. To jest oszczędność na zasilaczu, a możecie naprawdę stracić cały sprzęt. Ja podejrzewam, że to teraz tutaj podłączę, pochodzi mi to i zamawiam porządny zasilacz, bo szerokokątny ten obraz będzie trochę śmiesznie. Dobra, coś tam sobie leci. Zobaczymy, co będzie dalej. Spoko, tak o, jak kupowałem ten zestaw, to tutaj nawet nóżkę dostałem. Moment, ja to założę na nóżkę, będzie coś tak przyjaźniej dla oka. Chociaż tutaj dodatkowa informacja, ten monitor w ogóle on zniknie. Ja odłączę ten kabel VGA,
Tu kwestia jest taka, włączamy komputer przyciskiem. Jak on już jest skonfigurowany, ten NAS, no to już nic więcej nie trzeba robić. Po prostu wystarczy go włączyć, on się do sieci podłączy po jakichś 20 sekundach. Spoko. Instalujemy, czyli Enter. Teraz do wyboru trzeba wybrać dysk, na którym chcemy to zainstalować. I teraz tak, znalazł nam tego pendrive'a, czyli spoko. Jest napisane, że spacją trzeba zaznaczyć. Zaznaczyłem ta gwiazdka po lewej, ok. No i dałem ok. Coś tam potracimy, te dane, spoko, nie mam na tym pendrive'ie nic ważnego. Mam ustawić hasło. Cancel, jeżeli nie chcę ustawiać. No to dobra, no to ja na razie nie potrzebuję pasło. Ale muszę, tak? No to robimy tak. Admin. O, dobrze wpisałem. Admin, tabulator, admin. Czyli dwa adminy na start. Później sobie to każdy może zmienić. Super mikro. No i leci nam ta chyba, tak to się nazywa. Ona ma w środku, w sumie koło gniazd SATA, ma gniazdo USB takie, żeby już włożyć bezpośrednio pendrive'a. Nie takie gniazdo pinowe, tylko normalnie gniazdko USB. I wtedy ten pendrive z systemem wam nie wystaje. Tu pokażę, jak to aktualnie wygląda. No, jest pendrive na zewnątrz. Zawsze jest tam jakieś zagrożenie, że gdzieś tam niesiemy, wyciągniemy czy coś takiego i system w tym momencie, no, w trakcie kopiowania jest i się zaczynają schody. Zawsze by byłoby lepiej, gdyby to gniazdo rzeczywiście było tu i tak to zrobić. I tak się dzieje w przypadku tej płyty Super Micro, ale można też to obejść. Wiele ludzi robi to tak, że jeżeli tu mamy port USB pinowy, są specjalne takie adaptery, tu się wkłada i tutaj dalej wystaje już po zaadaptowaniu prawdziwe gniazdo USB na pendrive'a. Mamy to wtedy w środku i z zewnątrz nam to ładnie wygląda, bo tak naprawdę do takiego systemu wchodzi nam tylko wtedy kabel zasilający i wychodzi kabel LAN, no ewentualnie jak ktoś się tam łączy z tym komputerem jeszcze przez eSATA, no to eSATA. I ten porządek i takie zaburzenie tam jakichś problemów typu wyciągnięcie pendrive'a znika. Tu widzę, że ten pendrive tutaj mruga, więc coś się tam dzieje. Nie będę tu za bardzo w to ingerował, tak więc czekam. Co tu mogę jeszcze powiedzieć o tym wszystkim? Wyczytałem na tych wszystkich forach, gdzie mi się ciężko to czytało, bo to zagraniczne, jakieś angielskie, że te FreeNASy są dość toporne przy zestawie z AMD, czyli jak już coś kupujecie, to i tak są już tanie ceny, bo to są stare jakieś komputery lub po prostu te najniższej ceny, jakieś Atomy. Kupcie sobie Intela, no chodzą jakieś takie pogłoski i wiele osób o tym mówi, że na Intelu to te transfery podczas kopiowania są dobre, a ludzie potrafią mieć 16 GB RAMu, nowe płyty, jakiś tam dobry procesor AMD, sporą baterię dysku, bo załóżmy z 6 dysków, na SATA 3 i mają transfer typu 3 MB w sieci, gdzie mają łącza 1 gigabitowe przecież w tych kartach sieciowych. I się okazało, że wszystko rozchodzi się właśnie o te AMD, że tam niektóre modele nie za bardzo wspierają to. No to tak, sprawa tej instalacji zakończyła się tak, że wyświetlił się komunikat, aby wyciągnąć napęd CD i zbotować przez USB. A tam zrobiłem jeszcze parę ustawień w BIOSie typu wyciszenie wentylatorów i tak dalej. Po czym po prostu włączyłem komputer. I teraz się wyświetlił komunikat, tam pełno jakiegoś tam logu i komunikat o tym, że to potrwa dłuższą chwilę. No i tak se trwa. Ja za chwilę włączę, jak to się skończy. No w sumie trwało to łącznie chyba 2 minuty. Ale sam się zrobić. Może to. Okej, to każdy sobie przeczytał, co się dzieje. Mam IP. I teraz tak, pójdziemy na drugi komputer. Coś się tam udało, rzeczywiście. Trzeba było rzeczywiście ustawić. Ja sobie ustawiłem to na IP statyczne. Zamiast tam DNS-y, DHCP znaczy. Dałem wcześniej admin. No to zobaczymy.
Tu widzę coś nie bangla. Nie. No to hasło też admin było. Nie poszło. No to co, password? Może inaczej. Root, tak? Weszło na root, a hasło admin. Nie wiem dlaczego tak było.